Jesteśmy w opcji I. Opcja I służy do ustawienia prawidłowej reakcji drążków. Jak widać, w tej chwili nasza tarcza chodzi nieprawidłowo. Więc zmieniamy światełko na Bistixie i szukamy takiego ustawienia, które spowoduje, że tarcza będzie chodzić prawidłowo. W tej chwili mamy różowe światełko, tarcza chodzi prawidłowo, jednak lewo-prawo jest odwrotne. A więc musimy ustawić rewers na kanale Aile. Zróbmy rewers. Sprawdźmy. Prawo, lewo. W tej chwili chodzi prawidłowo ustawienie tarczy. Przejdźmy do następnej opcji.